ja wstąpiłem do zakonu w 1987 roku, kiedy miałem 19 lat. To było bezpośrednio po maturze i to chciałem pierwszy powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony z tego, że to decyzję podjąłem tak wcześnie i nie robiłem jakichś innych prób ze swoim życiem, tylko jako młody człowiek mogłem wszystko jakby na jedną kartę walić i bardzo dużo, miałem dużo czasu, żeby coś zrobić. Powiedziałbym, że moja decyzja wstąpienia do towarzystwa jesowego była poprzedzona jakimiś głębokimi studiami i znajomością, co to są jezuici nawet. Powiedziałbym więcej, że bardzo mało teoretycznie tam o historii jezuitów coś wiedziałem, co to są tacy. Ale to była intuicja i Boże powołanie bardzo cenne i bardzo z tego się cieszę, że do jezuitów wstąpiłem, bo to jakby mój charakter odpowiada temu zakonowi. Jeśli powiedzmy, że chrześcijanin już jest jakimś powiedzmy fartem i szczęściem dla człowieka, bycie katolikiem jeszcze bardziej, to tym bardziej bycie jezuitą, dlatego że to jest taki zakon, którego duchowość jest bardzo związana z Ewangelią bezpośrednio i z osobą Jezusa, dlatego nie nazywamy się jezuitami. Wśród jezuitów obecnie zbyt dużo braci nie ma, dlatego że kiedyś to byli bracia ludzie, to byli ludzie, którzy byli, no nie byli raczej bez wykształcenia, bo automatycznie człowiek bez wykształcenia zostawał bratem. A kto miał wykształcenie, szedł na to się mówi na księdza. Moja była sytuacja taka, że zrobiłem maturę, ale nigdy nie myślałem o tym, że być księdzem, nigdy nie miałem jakichś takich pragnień. Ja chciałem wstąpić do zakonu. I po wstąpieniu do zakonu zorientowałem się, że drogą mojego powołania jest właśnie bycie bratem. No ja w towarzystwie robiłem bardzo różne rzeczy, bo studiowałem też filozofię w Krakowie. Potem pracowałem w telewizji polskiej, to było niedługo po upadku komunizmu, byli potrzebni ludzie, którzy pracowali w telewizji. I to też ciekawe, że będąc jezuitą bratem, to było jakby bardzo normalne właśnie praca w telewizji, w instytucji takiej niezbyt związanej z Kościołem. Bardzo ciekawy okres w życiu, dużo się tam mogłem nauczyć. Potem pracowałem jako sakrystian w Szczecinie Dużej Parafii, czyli zupełnie inny rodzaj pracy niż w telewizji, gdzie byłem tam szefem, reżyserem i tak dalej. I potem dosyć też przypadkowa przypadki w życiu są ważne, tego, że nimi kieruje Pan Bóg. Trafiłem na Syberię i tam pomagałem budować studio telewizyjne, zakładać i uczyć ludzi, budynek, sprzęt i oczywiście sprawy programowe. I równocześnie studiowałem w Moskwie w szkole filmowej. Trafiłem do Kirgizji, zupełnie innego kraju, chociaż był Związek Radziecki niż Rosja, do kraju muzułmańskiego. I tam powolutku zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami. Przede wszystkim to jest praca socjalna, na przykład praca z inwalidami w domach inwalidów, praca z dziećmi, praca w więzieniu z narkomanami, z ludźmi uzależnionymi od alkoholu. I także pomoc bardzo dużo Kościołowi w sprawach materialnych, w sprawach budów, w sprawach różnych formalnych. I taka rzecz, którą coraz bardziej ostatnio robię, to jest praca z młodzieżą, z dziećmi, organizowanie różnych obozów. Obecnie też buduję taki ośrodek, który będzie w przyszłości wykorzystany właśnie jako miejsce na wakacje letnie dla dzieci, dla młodzieży z kościoła i nie tylko, bo też organizuję z wolontariuszami z Europy, ze studentami z Europy, przyjeżdżają, organizujemy obozy ze studentami muzułmańskimi razem z Bycie chrześcijaninem w Kirgizji wśród muzułmanów, bo tam gdzie ja mieszkam, to 99% jest muzułmanów, to nie jest jakieś coś strasznego, bo ludzie zasadniczo wszyscy są normalni i mają stosunek do innych religii normalny. Nie powiem słowo tolerancyjne, ale taki przyjazny. I uważają, że zawsze mówią, my mamy jednego Boga, w jednego Boga wierzymy, ale są inne religie. To jest pewna prawda, że wierzymy w tego samego Boga, bo Allah to jak jest ten sam Bóg, który stworzył cały świat, chociaż oczywiście muzułmanie mają trochę inne wyobrażenie, kim ten Pan Bóg jest, jaki jest jego charakter. Życie wśród muzułmanów to dosyć pomaga wierze, dlatego że zaczynasz konfrontować swoje jakieś przekonania, wiarę swoją z tą wiarą tych ludzi, z których żyjesz i widzisz, gdzie są różnice, a gdzie są podobieństwa. Dzięki temu też swoją wiarę i swoje relacje z Panem Bogiem rozwijasz, bo widzisz na przykład, że jest wiele rzeczy w Anglii, które są całkowicie unikatowe, którego w islamie oczywiście nie ma. Zatem nie powinniśmy zapominać, że islam to jest religia, która wyrosła z Pisma Świętego. Dlatego, że jeśli zna dobrze Pismo Święte, to bardzo ładnie można rozmawiać z muzułmanami na temat duchowy, religii, dlatego, że to się jest jakby na ich też terytorium, dlatego, że Koran w bardzo dużej mierze bazuje na Piśmie Świętym. Także takie doświadczenia są pozytywne, chociaż trzeba mieć świadomość, że nawracanie muzułmanów nie jest sprawą prostą
Nie dlatego, że oni może nie są zainteresowani chrześcijaństwem, czy Biblią, czy duchowością chrześcijańską, czy Panem Jezusem, czy Zbawieniem, tylko dlatego, żeby zostać chrześcijaninem wśród muzułmanów. To jest wielka decyzja, wielka odwaga, bo nawet w Kirgizji człowiek może na przykład być za to pobity przez rodzinę, wygoniony z domu i tak dalej, już nie mówiąc o krajach muzułmańskich, arabskich, gdzie po prostu można za to oddać życie. Dlatego trzeba mieć świadomość, że w krajach muzułmańskich praca rehabilitacyjna jest trudna ze względu na to niebezpieczeństwo, które mogą doświadczyć ci trudności ludzie, którzy się nawrócili na chrześcijaństwo. Ay nur bizge tögüldü Ce altınım aşçı gömüldü Ardakta çürüme tölü Aldı da cam caşım